To, na co jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, to zauważone przez nas wzmożone kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w dwóch aspektach. Po pierwsze, w zakresie badania prawidłowości zawarcia umów o dzieło, a po drugie, w zakresie zatrudniania właśnie pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli zwraca uwagę, czy zawarte umowy o dzieło de facto są umowami o dzieło, bowiem w wielu przypadkach, a bywają też firmy, w których 90% takich umów nie są umowami o dzieło, a są umowami zlecenia. Stąd też zwracam uwagę, aby przy konstruowaniu takich umów nie brać pod uwagę treści, która jest narzucana dla danej umowy, ale rzeczywistego świadczenia, które ma być wykonane. Jeżeli bowiem nie ma żadnej wątpliwości, iż dzieło nie powstanie, dzieło w rozumieniu czegoś autonomicznego, autorskiego, które będzie tworem możliwym do weryfikacji przez zamawiającego takie dzieło, wówczas tak wykonane dzieło będzie uznane za de facto zlecenie. To, co jest sprawdzane w trakcie kontroli, to na pewno rodzaj wykonanego świadczenia, czyli na czym ono polegało, treść umowy, bowiem bardzo często już w samej umowie jest wiele elementów wskazujących na to, że nie jest to umowa o dzieło, tylko jest to zlecenie. Bardzo często w takich umowach, oprócz główki umowa o dzieło, pojawia się informacja o tym, że będzie świadczona usługa, że będzie to z należytą starannością, że nie mamy do czynienia z wykonawcą i zamawiającym, tylko ze zleceniobiorcą i zleceniodawcą. W związku z czym już sama terminologia umowy jakby wskazuje, że to nie do końca jest ten rodzaj wskazany w główce samej umowy. Czyli już nawet w badaniu, na etapie badania dokumentów inspektorzy mają pewne wątpliwości co do tego, z jakim de facto stosunkiem mamy do czynienia. Stąd też po pierwsze, przed zawarciem takiej umowy istotne jest zbadanie, czy de facto takie dzieło powstanie. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prawidłowe skonstruowanie umowy, które będzie zawierało wszelkie elementy niezbędne dla uznania, iż umowa jest umową o dzieło. Czyli określenie dzieła jako utworu, wskazanie sposobu realizacji przez wykonawcę wobec zamawiającego. Konieczne jest wskazanie sposobu weryfikacji tego dzieła co do jego poprawności, bowiem w przypadku umowy o dzieło nieistotne jest staranne działanie, ale efekt, jaki zostanie osiągnięty, oraz konieczność opisania postanowień dotyczących odpowiedzialności za wady danego dzieła i sposób ewentualnej ich naprawy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić takich elementów w umowie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie jest to umowa o dzieło, tylko jest to umowa zlecenia. Kolejną, jest to o tyle istotne, że po takiej kontroli, w przypadku stwierdzenia, że nie mamy do czynienia z umową o dzieło, w sytuacji, kiedy umowy o dzieło nie podlegają oskładkowaniu, zaś umowy zlecenia tak, decyzją ZUS-u taki podmiot jest zobowiązany do zapłaty wszystkich zaległych składek, które może być dla takiego podmiotu dość dużym obciążeniem. Zatem w pierwszej kolejności sprawdzajmy, czy umowy są dobrze zawarte i prawidłowo składkowane, a w drugiej, czy treść umowy jest zgodna z rzeczywistym zakresem wykonywania danego świadczenia. Co do kontroli dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych z Agencji Pracy Tymczasowej,
Kontrole najczęściej dotyczą sytuacji, w kiedy doszło do przejścia zakładu pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy. Bardzo często organy uznają, że do takiego przejścia de facto nie doszło i pracownicy wciąż są zatrudnieni u pierwotnego pracodawcy, który jest płatnikiem, w związku z czym o zaległe, ewentualne zaległe składki wobec takich pracowników ZUS będzie się domagał nie od Agencji Pracy Tymczasowej, tylko od pracodawcy użytkownika, który przez zakład jest uznawany za pracodawcę dla tych pracowników. Ale nawet w przypadku, kiedy nie dochodzi do przejścia zakładu pracy, a Agencja Pracy wydaje się być tylko pozornie pracodawcą tymczasowym dla takich pracowników, również kwestionowane są zatrudnienia przez Agencję Pracy u pracodawcy użytkownika. Mam na myśli sytuację, kiedy tworzone są podmioty powiązane, bądź nawet niepowiązane, do których przenoszeni są pracownicy z pierwotnej firmy i potem następnie w tej samej firmie zatrudniani jako pracownicy tymczasowi, wówczas istnieje bardzo duże zagrożenie, że jeżeli nie ma dowodów pozwalających na wskazanie, że doszło do zawiązania nowego stosunku pracy u innego pracodawcy. Bardzo często też dokumentacja jest prowadzona u pracodawcy, u użytkownika, mówię o dokumentacji pracowniczej. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że może być to zakwestionowane. Wprawdzie nowe przepisy, o których wcześniej mówiłam, dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej, pozwolą na większą kontrolę w tym zakresie, bowiem na przykład na marszałków województw będzie nałożony obowiązek weryfikacji i kontroli prawidłowości płatności składek z ubezpieczeń społecznych, to jednak do tego czasu kontrole już wszczęte bądź które są planowane mogą wykazywać pewne nieprawidłowości związane właśnie z zatrudnianiem pracowników tymczasowych.